Poznania, miasta szczególnie bliskiego naszemu dzisiejszemu gościowi, Ryszardowi Ćwirlejowi, ale także i nam, bo przecież Legimi wywodzi się z Poznania. Dziś zapraszamy Was w literacką podróż w czasie, śladami zbrodni i stróżów prawa z przeszłości. Zapraszamy! Odkąd Marek Krajewski zawładnął wyobraźnią czytelniczek i czytelników, tworząc postać Eberharda Mocka, zapanowała swoista moda na retrokryminały, dzięki którym nie tylko możemy tropić złoczyńców, ale również wczuć się w specyfikę dawnych czasów i miejsc, których często już nie ma. Poznajcie najciekawsze naszym zdaniem kryminały, których akcja rozgrywa się dziesiątki lat temu. Skoro jesteśmy w Poznaniu, to zaczniemy od dwóch serii Ryszarda Ćwirleja. Pierwsza z nich przenosi nas do lat 80. XX wieku. Z dzisiejszej perspektywy te czasy wydają się trochę snem wariata. Absurd pomieszany z grozą. Milicja obywatelska tropi przemytników, cinkciarzy, morderców w oparach i pod wpływem pitego od rana do wieczora alkoholu. Bohaterowie Ćwirleja to tacy typowi milicjanci z perelowskich dowcipów, ale mimo wszystko budzą sympatię. Akcja drugiej serii rozgrywa się również w Poznaniu, ale pół wieku wcześniej. Jej bohaterowie, Fischer i Siewierski, to wyjątkowo niedobrany duet, ale mimo wszystko muszą współpracować w walce z przestępczością przedwojennego Poznania. Co ciekawe, wielbiciele twórczości Ryszarda Ćwirleja znajdą bardzo wiele powiązań między bohaterami obydwu serii. Po konwencję retro sięgnął także chyba najbardziej w tej chwili poczytny pisarz kryminału w Polsce, Remigiusz Mróz, i wbrew pozorom nie leje wody. W Cieniu prawa to kryminał rozgrywający się na początku XX wieku w Galicji. Polski pucybut zostaje oskarżony o morderstwo popełnione w austriackim dworku. Jeśli nie oczyści się z zarzutów, zginie na stryczku. A teraz przenieśmy się bardziej na wschód, do Lublina i okolicznych miast i miasteczek. To tam właśnie rozgrywa się akcja zakończonej niedawno serii o komisarzu Zydze Maciejewskim. Towarzyszymy mu zarówno na początku jego policyjnej kariery, w krótkich chwilach chwały, a także podczas osobistych dramatów, kiedy musi lawirować między własnymi przekonaniami a radzieckim i niemieckim okupantem. Cykl wieńczy tom opowiadań, w którym po postać Zygi Maciejewskiego sięga nie tylko Marcin Wroński, ale także zaproszeni przez niego inni pisarze, jak Andrzej Pilipiuk czy Jakub Ćwiek. Co ciekawe, w rolę autorów retrokryminałów wcielają się również czasami przedstawiciele świata akademickiego. Najlepszymi przykładami są tutaj profesorowie Zbigniew Białas i Tadeusz Cegielski. Pierwszy z nich akcję nagradzanego Korzeńca umieścił w Sosnowcu tuż przed I wojną światową i stworzył nie tyle klasyczny kryminał, co wielobarwny obraz miasta. Zbrodni tutaj oczywiście nie zabraknie, ale to nie ona jest głównym tematem opowieści, która zresztą doczekała się już kontynuacji. Profesor Cegielski umieścił akcję swoich powieści w Warszawie w latach 50. Ich bohaterowie, oficer bezpieki oraz milicjant, rywalizują ze sobą, ale muszą również ze sobą współpracować w walce z warszawskim półświatkiem. A w tle mamy ożywającą po II wojnie światowej Warszawę. Szczególnie polecamy wielbicielom złego, Tyrmanda. Sporo się ostatnio dzieje na naszej liście. Na miejscu piątym Wojciech Chmielarz i Żmijowisko, czyli thriller, który od dnia premiery utrzymuje się w ścisłej czołówce. Na miejscu czwartym 365 dni. Patologiczne pożądanie, duża dawka erotyki, bestseller, ale też niewątpliwie najbardziej kontrowersyjna książka tego lata. Na miejscu trzecim Tatuażysta z Auschwitz, opowieść o ludziach, którzy za wszelką cenę próbowali przetrwać w piekle obozu zagłady. Na miejscu drugim Katarzyna Nosowska i jej instafelietony, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem. A miejsce pierwsze to prawdziwy skok na podium. Wciąż nowość, a już ogromny bestseller. Hashtag, czyli najnowszy thriller Remigiusza Mroza. Naszym gościem jest dzisiaj Ryszard Ćwirlej, pisarz, autor kilkunastu powieści kryminalnych, twórca kryminałów neomilicyjnych. Kryminał polski zawdzięcza panu ten gatunek. Czym on się charakteryzuje? Jakie są jego cechy? Ja tak do końca sam nie mam zielonego pojęcia, czym się charakteryzuje kryminał neomilicyjny. To tak ktoś kiedyś wymyślił, tutaj jeden z krytyków, bodajże Robert Ostaszewski, pisarz i krytyk literacki, wymyślił, że jestem twórcą nowego gatunku literackiego kryminału neomilicyjnego, ale tak naprawdę ja niczego nie wymyślałem, bo kryminał milicyjny miał się bardzo dobrze jeszcze w latach 80. i był to kryminał tworzony na
potrzeby i zamówienie władz Polski Ludowej. Chodziło o to, żeby pokazywać piękny i mądry obraz milicjantów, którzy rozwiązują w sposób niemalże jak Sherlock Holmes, rozwiązują wszystkie zagadki kryminalne. No i takie było zapotrzebowanie, żeby tworzyć właśnie kryminał milicyjny, po to, żeby ta władza ludowa mogła pochwalić się swoimi funkcjonariuszami, którzy są inteligentni, mądrzy, a w wolnym czasie nie piją wódkę, ale przeprowadzają staruszki przez jezdnię. Więc to był kryminał milicyjny, a w momencie, kiedy ja zacząłem pisać kryminał, którego akcja działa się w latach 80., no to nie mogłem uciec od rzeczywistości, od epoki, od lat 80. i od milicji obywatelskiej przede wszystkim. Na pewno zgłębił Pan dokładnie i obyczajowość, i historię lat 80., pewnie w oparciu o jakieś dokumenty, ale również w oparciu o swoją pamięć. A co z procedurami milicyjnymi? Skąd Pan czerpał wiedzę na ten temat? Bo one się na pewno różnią od tych dzisiejszych. Był taki serial, który nazywał się 07 Zgłosi. W tym serialu główną rolę porucznika Borewicza odgrywał pan Bronisław Cieślak. Na którejś ze spotkań autorskich, podczas chyba któregoś z festiwali kryminału, wrocławskiego festiwalu kryminału, miałem przyjemność, zaszczyt zasiadać z panem Cieślakiem na scenie. No i w którymś momencie pan Bromek zapytał mnie, niech pan powie, panie Ryszardzie, bo okazuje się, że pan Bronisław czytał moje książki, niech pan powie, jak to się działo, że jak to się dzieje, że pan tak dobrze zna te procedury milicyjne, które ja musiałem poznawać i uczyć się ich na planie, a pan to tak po prostu jakby pan sypał z rękawa tymi wiadomościami. Czy pan był milicjantem? Ja mówię, nie byłem milicjantem. Chyba trochę za młody byłem na to, żeby milicja mogła mnie wziąć do swoich szeregów. Ale jeśli chce się wiarygodnie opowiadać o tamtych czasach, to trzeba brać przykład od najlepszych, brać wzorce z najlepszych i ja te procedury milicyjne, które są tak ładnie opisane w moich książkach, biorę stąd, że bardzo uważnie oglądam serial 07 Zgłosi. To, co bardzo zwraca uwagę w Pana książkach, to jest język i świetnie napisane, bardzo naturalne dialogi. Język Pana bohaterów jest bardzo zindywidualizowany, mówi językiem potocznym, ma charakterystyczne powiedzonka. Czy Pan, tworząc te dialogi, odwoływał się do swojego słuchu językowego, czy też próbował Pan zanalizować jakoś język lat 80? Nie, chyba nie musiałem analizować tego języka, ponieważ w tych latach 80 się wychowywałem. To są lata mojej młodości. Ja jeszcze mam jedną taką supersprawność superbohatera, ponieważ przez wiele lat pracowałem jako reporter telewizyjny. No i dzięki temu, że pracowałem i nagrywałem wiele wywiadów, wiele rozmów, wiele tak zwanych setek z ludźmi z różnej rzeczywistości. Gdzieś tę melodię językową udawało mi się pewnie wychwycić i zapamiętać. Słuch językowy powoduje, że pewne rzeczy zostają, gdzieś zostają zapamiętane, odkładają się gdzieś w jakiejś świadomości, no i później tylko po prostu trzeba z tego czerpać. Czas na wyjątkową, czytelniczą prognozę pogody. W jaki sposób warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na nasze zachowania? Na terenie całego kraju będzie upalnie, ponad 30 stopni. To oczywiście doskonała wiadomość dla tych, którzy mają czas, by słodko poleniuchować z książką. Nie będą Was rozpraszać osoby wyciągające na rower lub rolki. Temperatury takie niosą jednak ze sobą ryzyko dla przebywających nad wodą, oczywiście wolno od sinic. Akweny są silnymi dystraktorami odciągającymi nas od czytania. Na weekend zapowiadane jest lekkie ochłodzenie, aczkolwiek temperatura ciągle wynosić będzie powyżej 20 stopni. I tu już mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem czytelniczych planów, gdyż temperatury takie w połączeniu z prawdopodobnym brakiem silniejszych opadów mogą sprzyjać aktywności fizycznej. Lepiej więc nie odkładać lektury na sobotę i niedzielę.
wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym programie. Już za tydzień powitamy Was z wyjątkowego miejsca, w którym można podziwiać wiele cudów świata. Wsiądziemy na pokład Santa Maria, będziemy oglądać azteckie rzeźby i kolosy z Wyspy Wielkanocnej. Dokąd się wybieramy? I to jest właśnie dla Was konkurs. Kto pierwszy poda prawidłową odpowiedź, otrzyma od nas 6 miesięcy Legimi bez limitu. A teraz to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie ochotę, podzielcie się linkiem do naszego programu z Waszymi znajomymi i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.